Ożywione zabawki to temat wielu opowiadań, filmów czy historii, mających na celu wzbudzić w odbiorcy lęk, strach bądź niepokój, ale nie wszystkie skutecznie budują napięcie, które jest potrzebne do osiągnięcia tego celu. Dziś zajmiemy się obiektem przechowywanym przez Fundację SCP, który robi to idealnie, w końcu jego przydomek to budowniczy miś. W raporcie o tym małym, uroczym misiu czytamy, że przydzielono mu klasę Keter, czyli przydział oznaczający największe trudności w pełnym zabezpieczeniu. Mały pluszowy miś ma być niby trudny do przechowywania? To brzmi irracjonalnie, ale zaraz przekonacie się, że Fundacja ma bardzo dobre powody, żeby bać się SCP-1048. Z wyglądu przypomina najzwyklejszego pluszaka, mierzącego 33 cm wzrostu. Materiał i jego skład sam w sobie nie wykazują żadnych anomalnych właściwości. SCP-1048 zachowuje się jednak, jakby posiadał świadomość, wykazuje bardzo silne przywiązanie do niektórych osób, a jego obecność poprawia humor personelu. Często i gęsto misiu, o ile wejdzie w posiadanie kartki papieru i kredek, jest w stanie narysować pracownikom fundacji rysunki, wyglądające na typowo dziecięce. Większość uznaje to za bardzo urocze. Oprócz tego, często przytula się do nóg pracowników, bądź tańczy w ich obecności. Mimo że może się komunikować i gestykulować na znak prostego tak lub nie, to najwidoczniej nie wie nic więcej o swojej przeszłości, bądź tę wiedzę ukrywa, bo odpowiada milczeniem na jakiekolwiek pytania o to, skąd pochodzi. SCP-1048 może swobodnie poruszać się po placówce, w której jest przechowywany, czyli w ośrodku 24. A przynajmniej mógł, dopóki posiadał klasę bezpieczną. Wszystko zmieniło się po 7 miesiącach od początkowego zabezpieczenia misia, kiedy to odkryto jego prawdziwą zdolność. Okazuje się, że SCP-1048 potrafi budować prowizoryczne repliki samego siebie, zrobione z różnych materiałów, stąd nazwa budowniczy miś. Nie wiadomo, w jaki sposób to robi i ile jego kopii znajduje się aktualnie na wolności. Dr Carver, prowadzący główne badania nad SCP-1048, sugeruje, że miś na początku używa swoich zdolności, by uśpić czujność pracowników, w międzyczasie zbierając materiały potrzebne do stworzenia replik. Są one odmienne w zachowaniu od ich oryginału i zawsze są brutalnie agresywne wobec ludzi. Póki co wiadomo o trzech istniejących kopiach: SCP-1048-A, SCP-1048-B i SCP-1048-C. SCP-1048-A jest zrobiony całkowicie z ludzkich uszu. Został zaobserwowany w towarzystwie SCP-1048, który zdawał się go oprowadzać po ośrodku 24. Gdy ochroniarze próbowali zabezpieczyć obiekt, ten wyemitował piskliwy dźwięk, po którym wszyscy w promieniu 10 metrów odczuli intensywny ból oczu i uszu, a osoby w promieniu 5 metrów zaczęły przechodzić okropną transformację. Na ich ciele zaczęły wyrastać przypominające uszy narośle, pokrywające ich całych w mniej niż pół minuty. Ten proces prowadzi do powolnego uduszenia ofiar przez zbyt dużą ilość narośli w układzie oddechowym. Nim dr Carver zjawił się na miejscu, obiekt zdążył już uciec. Okazuje się, że został zrobiony najpewniej z ucha jednego z naukowców ośrodka 24, które zostało mu odcięte niewiadomym sposobem jakiś czas wcześniej. Prowadzi to do teorii, że SCP-1048 może mnożyć pozyskane materiały użyte do budowy swoich kopii. Jeśli myślicie, że SCP-1048-A był niepokojący, to poczekajcie tylko na SCP-1048-B. Miś B to niemalże identyczna kopia SCP-1048, jednak gdy odkryto go w kafeterii ośrodka 24, zauważono, że coś porusza się w jego wnętrzu. Same jego ruchy były nierównomierne i dziwnie szarpane. Na początku nie robił nic konkretnego, ale w pewnym momencie jego brzuch został rozerwany, a z wnętrza wystawała ręka ludzkiego niemowlaka. Jedna z pracownic zareagowała na to krzykiem, a w efekcie SCP-1048-B wydał z siebie pisk, przypominający odgłosy niemowlaka. Następnie wykonał akcję, która w raporcie została ocenzurowana, jednak spowodowała ona obszerne obrażenia wewnętrzne u kobiety. Następny bieg wydarzeń został również ocenzurowany, jednak ochroniarze byli najpewniej zmuszeni do terminacji zarówno naukowiec, jak i misia. Parę godzin później znaleziono inną pracownicę fundacji, będącą w ciąży, nieprzytomną i krwawiącą w swoim biurze. Odkryto, że nieznany sprawca przeprowadził na niej aborcję, gdy spała, i usunął 8-miesięczny płód. Wysunięto hipotezę, że stoi za tym SCP-1048. SCP-1048-C to pluszowy miś, który wcale nie jest pluszowy, bo zrobiony został z zardzewiałych metalowych części. Zauważył go dr Carver, który spisywał akurat w swoim biurze raport z incydentu co do SCP-1048-B. Miś uciekł z pomieszczenia tuż po tym, jak zorientował się, że doktor go zauważył. Dr Carver zaczął gonić obiekt i był świadkiem tego, jak metalowy miś na swojej drodze atakuje, okalecza i zabija wielu pracowników fundacji, wykazując przy tym nadzwyczajną brutalność.
Doktor zanotował, że sprawa stała się w tym momencie nadzwyczaj poważna. To coś dosłownie przedarło się przez tych biednych ludzi. Od czasu wspomnianych incydentów zrewidowano czynności przechowawcze co do SCP-1048 i nadano mu klasę Keter. Nie może on już więcej się poruszać swobodnie po placówce, głównie dlatego, że nie wiadomo, gdzie się znajduje. Najpewniej nie opuścił jednak ośrodka 24, ale ze względu na brak informacji o położeniu SCP-1048-A i SCP-1048-C należy zachować najwyższą ostrożność względem tych obiektów. Ale skąd wziął się SCP-1048? Jak powstał budowniczy miś? Są co do tego dwie teorie. Pierwsza, którą omówię pokrótce, wywodzi się z opowiadania Pamiętnik małej dziewczynki, autorstwa Rogetta, która jest fragmentami tytułowego pamiętnika 7-letniej dziewczynki, nazywającej się Lizzie Byrne. Przeprowadziła się wraz z ojcem i matką do nowego miasta z powodu nowej pracy ojca. Przeprowadzka miała też na celu przygotowanie pokoju dla dziecka, którego para się spodziewała. Nowy członek rodziny miał nazywać się Tommy, a dziewczynka naprawdę chciała, by został jej najlepszym przyjacielem. Lizzie podczas szperania w domu znalazła pluszowego misia, który zaczął się ruszać. Nazwała go Benny i schowała go u siebie w pokoju. Benny spodobał się zarówno dziewczynce, jak i jej przyjaciółkom, którym rysował kolorowe obrazki przedstawiające ich trzymających się za ręce. Matka Lizzie jednak była przerażona tym odkryciem i kazała się go pozbyć. Miś po wyrzuceniu jednak wrócił, a dziewczynka znów była zadowolona. Następny wpis mówi o tym, że matka Lizzie musiała trafić do szpitala i prędko nie wróci. Benny nagle zniknął. Dziewczynka pisze następnie, że Tommy, jej nienarodzony braciszek, ponoć również zniknął. Wszyscy przyjaciele dziewczynki zniknęli. Przy kolejnym wpisie w pamiętniku Lizzie bardzo się cieszy, bo wyszła na dwór, gdy jej ojciec przesiadywał w barze i spotkała na ławce w parku misia Bennego. Wrócił do niej, jednak nie sam. Był z nim Tommy. Lizzie pisze, że śmiesznie się ruszał, był powolny i pokryty guzikami, ale wyglądał na zewnątrz jak Benny. Zabrała ich obu do domu i bawiła się z nimi w swoim pokoju. Dalej dziewczynka pisze, że pewnego dnia jej tatuś był bardzo smutny, więc zapytała go, co mu jest. Ten odpowiedział, że ma przestać zadawać tyle cholernych pytań. Zapytała później, czy brakuje mu Tommy'ego. Nie odpowiedział, więc przyniosła mu Tommy'ego. Według Lizzie, tatuś zrobił się dziwny i pobiegł do kuchni. Nie przestawał płakać i płakać i płakać. Kazał dziewczynce odejść. Ostatni wpis mówi o tym, jak Lizzie znalazła kolejnego przyjaciela. Nazywa się Dave. I jest zrobiony z tatusia. Dziewczynka nie wie, gdzie jest jej tatuś, ale najwidoczniej nie kochał jej tak mocno, jak ona i Tommy go kochali, bo powiedział, że jej nienawidzi. Lizzie zostanie z Benem, bo przynosi jej i Tommy'emu jedzenie, mają całą miłość, jakiej potrzebują i są kochającą rodziną. I nikt nie będzie w stanie im tego zabrać. Druga opowieść jest równie mroczna co pamiętnik małej dziewczynki, a może nawet i mroczniejsza. Tytuł opowiadania to Reap What You Sow, zbierz co zaszyjesz, i nawiązuje do SCP-2295. Tę historię omówię jednak w następnym filmie, w którym szczegółowo omówię SCP-2295. Fundacja twierdzi bowiem, że między tymi dwoma obiektami istnieje jakieś powiązanie. SCP-2295, czyli miś z naszywką z sercem, działa odwrotnie od SCP-1048. Zamiast przynosić zniszczenie, leczy rany ludzi. Są jednak rany, których nawet on nie zaszyje. Przekonacie się o tym w kolejnym filmie. Na koniec, nie zostawiajmy pytań bez odpowiedzi. Co buduje budowniczy miś? Według mnie, raport o SCP-1048 idealnie buduje napięcie, strach w czytelniku, sprawiając, że ta zwykła pluszowa zabawka staje się potworem, którego należy się bać. Chciałbym jeszcze podziękować Megumix i Lumi, które przygotowały dzisiaj piękne arty. Właśnie Megumix jest odpowiedzialna za arty Pio, których użyłem teraz w filmach, a Lumi za przepiękne rysunki poszczególnych misiów, które naprawdę bardzo się przydały w tym filmie. Linki do ich Instagramów znajdują się w opisie i polecam ich obczaić, bo naprawdę się opłaca. Jak zwykle zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, jeśli jesteś tutaj nowy, chyba nie chcesz przegapić powiadomienia o dalszej części historii. No i oczywiście mile widziana byłaby pozytywna ocena filmu i jakiś komentarz. Tak więc... to był SCP-1048, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.